to welcome from Germany, Miss Claudia Darius. We'd like to welcome from Bahrain, Mr. Alahamat. We'd like to welcome from the Netherlands, Mr. Robbie Den Hartog, together with the probation agent here from Poland, Miss Gabriela Tilly. And we'd like to welcome from Belgium, Miss Helen Hennigus. We also like to welcome our ringmaster from Italy, Mr. Roberto Ceccheroni. Thank you, Eric. We are back in our comfort zone. I chcielibyśmy ponownie powitać naszych sędziów. Jarosław Lacina z Czech, Alan Preston z Australii, Claudia Darius z Niemiec, Alahamat z Bahrajnu, Robbie Den Hartog z Holandii, któremu towarzyszy Gabriela Thierry, jego pilna studentka, i Helen Hennekens z Belgii. Witamy również naszego dzielnego ringmastera Roberto Ceccheroniego. We're ready, ladies and gentlemen, for the first championship of today, a championship of the yearling fillies here in Poland, the Polish National Championship. We'd like to welcome in this championship the kennel numbers 1, 3, 6, 12, 14 and 15. These are the contenders in the first championship of the yearling fillies. I niniejszym rozpoczynamy pierwszy czempionat Polski, a jest to czempionat klaczy rocznych. Zobaczymy ponownie numery 1, 3, 6, 12, 14 i 15. You got to know it ain't no men.
We saw the entrance of all the contenders in this championship of the Yearling Fillies here in the Polish National Championship 2024. We'd now like to welcome back all the contenders in the middle of the arena here in Janów Podlaski for the championship of the Yearling Fillies. Po indywidualnych prezentacjach w kusie zapraszamy teraz wszystkie nasze roczniaczki z powrotem na ring. Szanowni Państwo, gorąco zachęcam do nagradzania brawami i wiwatowania na część Waszych faworytów. No, w tym przypadku faworytek. Pierwsi sędziowie zakończyli wybory swoich czempionów. The first judges are back in the judges' tent. I see the rest of the judges making some final notes and comments. I am pretty certain that very soon we will find out the results of the Polish National Yearling Female Championship. Sędziowie wracają do namiotu sędziowskiego. Jestem przekonany, że lada moment poznamy wyniki pierwszego naszego czempionatu, czyli czempionatu Polski klaczy rocznych. Członkowie Komisji Dyscyplinarnej już zmierzają do nas, więc jeszcze kilka chwil i jak znam życie, Nils Ismer poinformuje nas, jak wyglądają wyniki.
and especially with Our culture has been the source of our inspiration. We have always dreamt of mounting them. We are the knights for our society. We carve our travels on stones, decorate our sittings with the tamarisk logs, and engrave a tale on every door and window. We are the origin of what we built. We are some of this beauty, or could be all of it. Ajmel, Arabian Horse Stud. Arabian excellence on a canvas of black. The rarest of the rare. A glimpse of a breeder's soul. A dance with dark. Czempionat Polski Klaczy Rocznych rozgrywany jest pod patronatem dziennika Rzeczpospolita. The Polish National Yearling Female Championship is held under the patronage of Rzeczpospolita, Polish Daily Paper. O wręczenie nagród w czempionacie poproszę pana Henryka Smolarza, dyrektora generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. I would like to invite Mr. Henryk Smolarz
the Director General of the National Support Center for Agriculture, to join us for the prize-giving ceremony. Ladies and gentlemen, we're heading to the prize-giving ceremony and the announcement of the top five, the bronze, the silver, and the gold medal, the brand new champion of the yearling fillies here in Poland. Szanowni Państwo, jesteśmy gotowi podać nasze pierwsze narodowe czempionki 2024. Ladies and gentlemen, congratulations on the fifth place. Huetra PA, Kalak number 12. Na miejscu piątym w czempionacie klaczek rocznych Poetria PA. A daughter of Dizeran, out of Guziam, red and owned by BBH Paris. We're heading to the fourth place. Congratulations to Coco Chanel SKK, Kalak number 3. Na miejscu czwartym Coco Chanel SKK. A daughter of Ilan Rashid, out of Clarissa, red and owned by the grocery store farm. Ladies and gentlemen, we're heading now to the bronze medal. Congratulations to El Zoya. Brązowa czempionka klaczy rocznych El Zoya. El Zoya, a daughter of Prometheus, out of Arizona, bred and owned by the Jan Podlanski Stud Farm. Now the announcement of the silver medal. Congratulations to Montserrat. Srebrna medalistka i srebrna czempionka klaczy rocznych Montserrat. Montserrat, a daughter of Ike Svaraj, out of Mahunka, bred and owned by Wojciech Prozewski. And then, ladies and gentlemen, brand new champion, yearling fillies here in Poland, Anna Gramma. I nasza złota czempionka klaczy rocznych, Anna Gramma. A daughter of Picasso Dimar, out of Amanita, bred and owned by the Jan Podlanski State Farm. Anna Gramma po Picasso di Maro od Aminata jest hodowli i własności stadniny koni w Janowie Podlaskim. Srebrna czempionka Montserrat jest po EKS Faraż od Magnumka, jest hodowli i własności pana Wojciecha Parczewskiego. Nasza brązowa czempionka El Zoya jest po Prometeusz od Euzona i również jest hodowli i stadniny koni w Janowie Podlaskim. Na miejscu czwartym w tym czempionacie Coco Chanel SKK, hodowli i własności stadniny koni Kuro z Węki po Rashid od Clarissa. I top 5 w tym czempionacie zamyka Poetria PA, Podeza i Dan od Poezja, hodowli i własności stadniny koni Dąbrówka. So congratulations to breeders and owners of the wonderful horses here in front of us, the top five in the yearling fillies championship. Again, congratulations to the winner, the brand new champion here in Poland of the yearling fillies, Anna Gramma. Składamy serdeczne gratulacje hodowcom i właścicielom roczniaczki Anna Gramma, naszej pierwszej tegorocznej czempionki Dni Konia Arabskiego. Srebro w czempionacie klaczy rocznych, yearling female champion, silver medal, Montserrat. And we reckon then we're heading now to the bronze medal, to El Zoya, the daughter of Prometheus out of Arizona.
Also read and owned by the Jan Podlaski State Farm. I przechodzimy do naszej brązowej medalistki w naszym pierwszym czempionacie. Jest nią Elzoja z Janowskich Stajni. I nie możemy oczywiście zapominać o miejscu czwartym i miejscu piątym w czempionacie klaczy rocznych. Te miejsca zajęły Coco Chanel SKK i Poetria PA, hodowli odpowiednio Stadniny Koni Kurozwęki i Stadniny Koni Dąbrówka. Oczywiście chciałbym jeszcze prosić za chwileczkę naszych prezenterów o odwrócenie się do publiczności. Ale zanim to nastąpi, zanim przejdziemy również do rundy honorowej, poproszę Państwa za chwilę o powstanie do hymnu. Ladies and gentlemen, before we move on to the lap of honor, before we move on to the lap of honor, we will play the Polish national anthem for our first national champion of 2024. Ladies and gentlemen, congratulations, the brand new champion Yiling Phillies, Anna Grama!